Król Angular wita was w nowej serii, gdzie będziemy testowali najdziwniejsze rzeczy w Minecrafcie i mody, i teksturpaki, i wiele więcej, a dzisiaj będziemy grali w Minecrafta bez kwadratów, tak więc zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, słuchajcie, jak widzimy, nie ma kompletnie prawie w ogóle kwadratów na tym świecie i na każdym, który oczywiście wygenerujemy, ponieważ mamy moda, który właśnie nam zabiera te kwadraty. Już idzie sobie dzionek, tak więc za chwilę wszystko lepiej zobaczymy. Tutaj mamy wagonik, poproszę wagonika, mine. O, dobra. Jak widzimy, mamy tutaj wagonik. Możemy nim oczywiście normalnie sobie jechać, ale akurat teraz tutaj się zakopaliśmy. Ale tutaj też jest wagonik, tylko że ukryty. Ale myślę, że najbardziej was będzie interesowało... A! Prawie bym spadł do kanionu, ale skoro już mowa tutaj o kanionie, to może pójdźmy tam, weźmy sobie tylko pochodnie i zobaczmy, jak wyglądają podziemia w Minecrafcie. Może wezmę sobie... trochę więcej pochodni, na przykład cały stack. Rzućmy tam, a nie, bo mi się nie zapala. Dobra, idziemy w dół. Rozświetlimy tutaj troszkę. No pochodnie jeszcze nie przylegają do końca. Niestety mod działa na wersji 1.13, ale ja mam aktualnie odpalony na 1.12. No i tak. Jak widzimy tutaj mamy zakopane creepery, które chyba nie powinny tak być. No, tak więc no niestety, ale chyba nie powinny tak być. Dobra, idziemy do góry i za chwilę wam pokażę. Patrzcie, mamy tam ośnieżony szczyt. Pięknie on wygląda, szczególnie z daleka, taki okrągły, ośnieżony szczyt. Podoba mi się to, ale weźmy sobie narzędzia, czyli kilof, łopatę. I w sumie chyba tylko to będzie mi potrzebne. I zdejmijmy sobie game moda. No i idźmy w dół. Tylko gdzie my tu pójdziemy, tak żeby nie wpaść do kanionu? Dobra, może tutaj. Ale czekajcie, jeszcze drzewko jakieś mamy? Tam mamy drzewo. Kurde, ale będę musiał wtedy przeskoczyć ten kanion. Dobra, próbujemy. O, dobra, udało się. Kanion przeskoczony. To idziemy ściąć te drzewko szybko. Już nawet nie będę siekierki brał. Rączką to zrobimy. Myślę, że będzie najlepiej. Dobra, tniemy. No, jak widzimy, wszystkie liście tutaj są okrągłe, ale samo drzewko, no już tak średnio jest okrągłe. Ale jest jeszcze jeden mod, który dodaje właśnie okrągłe drzewa, ale jak widać, to nie ten mod. No i oczywiście możemy sobie tutaj budować i wtedy nam od razu podłoże troszkę się zmienia. Ale dobra, mieliśmy iść w dół. W takim razie pójdziemy sobie w dół i jak widać, tworzy się taki, zapada się ta ziemia, tak to już nie idzie właśnie kratka po kratce tak idealnie, tylko wszystko tutaj się zapada. Dobra. O! Dobra, myślałem, że spadnę w dół, ale dobra, jednak nie. Można tutaj czanki podglądać. O kurde, patrzcie, jak to wygląda. Tam woda jest w ogóle. No, powiem wam, że pięknie. Nawet bedrock jest okrągły. Dobra, trzeba iść tam zobaczyć. Tylko no to już raczej będzie trzeba iść Kylofem, no bo Kylof... O, będziemy szli na X-rayu. Dobra, na X-rayu mi się dobrze idzie tam. Oczywiście po prostu jestem zapadnięty w tym. Jestem zapadnięty w blokach, dlatego tu wszystko widzę. No niestety nie jest to jeszcze idealne, ale i tak myślę, dobra, do zombiaka idziemy. Nie, dobra, idziemy tam do lawy, ale i tak myślę, że bardzo fajnie to wygląda, a szczególnie będzie to fajnie wyglądało. Dobra, może wejdźmy na game moda i tam sobie po prostu, o, tak o szybciej to zróbmy, żeby do tej lawy dotrzeć. Oj, dobra. W sumie do lawy tam nie trzeba, do jaskiń tylko się dostaniemy i też już fajnie będzie. Patrzcie jak to wygląda. Dobra, idziemy tam do tej lawy. Halo, jeszcze zobaczymy jak Nether wygląda za chwilę. Trudno się trochę kopie, ale patrzcie jakie tunele za to zostawiamy za sobą. Dobra, fajnie, bo mogę właśnie, widzę gdzie idę, o. Dobra, pyk. Tylko ja to najlepiej jakbym... Jakbyśmy do tuneli, tam są tunele, to może chodźmy szybko do
do jakichś tuneli. O, tutaj też w sumie są. Patrzcie, patrzcie na to. Tutaj ta lawa płynie, a tam to jakby wypływało naprawdę z tej skały. No to mi się podoba, nie? Już sobie screena zrobię, pyk. Dobra, i Minecraft bez tego. Bez kubów, znaczy bez kwadratów. Bez sześć. Tutaj obsydian jak jest, obsydian okrągły jest. Znaczy się kwadratowy. Dobra, idziemy teraz, można sobie pójść do Netheru, myślę, bo chyba już wiemy, jak to wszystko wygląda. Tak mi się wydaje. Ale patrzcie, to mi się najbardziej podoba, nie? Tutaj ten dół cały. Tutaj mamy niby płaskie, niby okrągłe. Po co to jest? Tutaj woda, nie, to lawa, dobra. Dobra, i tak to wygląda. Teraz możemy iść zobaczyć, jak to wygląda w Netherze. Zobaczmy, albo jeszcze tutaj popatrzymy, jak wyglądają te reszta troszkę świata tutaj. Patrzcie, te dziury, nie no, ale no powiedzcie, że to nie wygląda fajnie, nie? Pięknie to wygląda, super ty. Zresztą można takie fajne konstrukcje robić, że ho ho ho! Tutaj też sobie aż screena zrobię, bo no podoba mi się po prostu to. O, albo i tutaj też sobie screena zrobię, tylko czekajcie, bo może z tej strony, o, z tej strony zrobimy sobie screena, o. Ej, to wygląda jak czaszka taka. Co nie? No może, dobra, już, tu już nie, tej dziury. Ale gdyby nie ta dziura, to tutaj oko i tutaj nos. Tu by można było zrobić gdzieś dziurę, jeszcze jedną na usta. No ale ogólnie fajnie. Dobra, o, krówki! Dobra, krówki krówkami, znowu krówki. Dobra, i tutaj możemy sobie zrobić Nether, czyli obsidian i flint. Dobra, w sumie w Netherze nie byłem na tym modzie, tak więc będziemy zwiedzać go razem pierwszy raz. Zobaczymy, czy się uda. Uwaga! 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 No! O! Biało mi! Uuuu! Jesteśmy w Netherze! Jezu, tutaj w ogóle już jest okrągło. Wszystko tutaj. To takie chude jest, patrzcie, jakie to chude jest. Jak rozwalę. Super, ej, nie no, mega, podoba mi się, tylko gdzie? A tu jest lawa, dobra, znaczy dużo lawy, no. Bo tak to lawa wszędzie jest, dobra. No mod jest trochę wymagający. Ale ogólnie to wygląda. O, tam jest twierdza, idziemy do twierdzy, zobaczymy. Jak wygląda twierdza nasza? Dobra, twierdza wygląda w taki sposób tutaj. Teraz ona może naprawdę wyglądać jak troszkę taka zasypana tym netherrackiem, a sam netherrack wygląda troszkę jak, no nie wiem, już nie jak sam, jak klocki po prostu, tylko jakby to nasypane było tego, jak w piekle, taki węgiel można powiedzieć, co podsyca tą lawę. Nie wiem jak to, tu leci w dół, dobra. I patrzcie, i tu jest takie jakby zasypane. Naprawdę świetne zasypane lokacje można robić dzięki temu modowi. Tutaj co mamy? Tutaj sobie nic takiego. Tutaj jest dziurka. I tutaj kolejna. No tu już mi tak naprawdę bardziej piekło przypomina niż takie kwadratowe. Nie wiem dlaczego. Oczywiście no Minecraft to jest jednak kwadratowy, no jednak nie można go zrobić okrągłego, bo to by nie był już Minecraft, ale taka, jako taka ciekawostka, no to powiem wam, że to świetnie wygląda. No i dobra, jesteśmy z powrotem, zginąłem przed chwilą, sam siebie zabiłem, żeby właśnie wrócić. Jesteśmy na wyspie, w której się odrodziłem, na której się odrodziłem. I teraz woda wygląda w taki sposób, jak widzicie, nawet shader ma buga, że najpierw pokazuje normalną wodę, później ona się zamienia w taką błyszczącą. No i woda no jest troszkę kwadratowa, ale tutaj akurat dzięki shaderom sobie faluje. Sama wyspa
przypomina mi, nie wiem, buta jakiegoś. Napiszcie, co wam przypomina ta wyspa. Według mnie buta, albo czaszkę. Patrzcie, gdyby tu zrobić otwory takie, w sumie no tutaj ciężko takie otwory zrobić, bo to wszystko się zasypuje przez ten piasek. Ale gdyby zrobić mu takie oczy, no to byłoby spoko. I ogólnie jeżeli byśmy chcieli coś właśnie zbudować, to to się będzie tak pokrywało, żeby zrobić taką konstrukcję jakąś lepszą, no to trzeba by się trochę natrudzić. No ale jeżeli ktoś już będzie miał wprawę, no to naprawdę będzie to wyglądało świetnie. No mi to niestety chyba niezbyt idzie, tak trzeba przyznać. No ale nie szkodzi. Patrzcie, trochę jak czaszka, nie? Takiego zwierzęcia, jakiegoś bawoła, mutanta. I trochę mu głowa zarosła tymi... Te drzewa w ogóle jak grzybki trochę wyglądają. Ej, ciekawe jak grzybki wyglądają te mushroom. I one rosną na pozdolu chyba, tak? W sumie nie wiem. Jeszcze weźmiemy sobie mila. Ciekawe czy to wygląda tak samo. Dobra, i grzybek. Tylko czy ja to na pozdolu zrobiłem? O, dobra, jest grzybek. No grzybek niestety wygląda tak samo. Szkoda. Szkoda, bo grzybek tak okrągły też by w sumie spoko wyglądał. No i dobra, słuchajcie. To by było na tyle z dzisiejszych dziwnych rzeczy w Minecrafcie. Możecie się spodziewać ich jeszcze więcej. Jeżeli taka seria wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym.